Siemaneczko, dobeściaki, z tej strony Bora. Witam was w kolejnym odcinku z gierki Gwint, wiedźmińska gra karciana. Na początek kupimy sobie tutaj, znaczy kupimy, skleimy sobie dwie karty, które już wcześniej miałem patrzone do mojej talii potworów. Będzie to Karanthir, odporność na mróz, stwórz efekt mrozu, stwórz i zagraj jednostki ogar dzikiego ogonu w liczbie 2. Ma 8 tutaj na statystyce. Jak widzicie, ja mogę kupić dwie karty, więc tą sobie na pewno kupimy. Stworzymy. Oczywiście, że tak. Będziemy mieli w talii potworów już jakieś dobre karty w miarę. Okej, i jeszcze patrzyłem na ledowego giganta. Tą kartę również sobie stworzymy. Odporność na mróz i póki znajduje się w rzędzie pod wpływem mrozu, zwiększ siłę o 7. Super. Bardzo mnie to cieszy, że te dwie karty już wylądowały w mojej talii. Jeszcze bardzo bym chciał mieć kartę Ilmeritha. Jest też naprawdę niesamowita, ale niestety 800 skrawków na to potrzebuje. Jest sporo. Mamy również 4 beczki. Otworzymy sobie te beczki. Nie chcę. Otwórz beczkę. No. Otwieramy. Mam nadzieję, że coś fajnego do talii potworów wpadnie. Niestety nie. Mamy mróz, mamy przypływ adrenaliny. Pirat klanu Dimun oraz Berserk. Niestety. Zagraj wszystkie karty Wiedźmin Stali. To może być ciekawe. To może być ciekawe, wezmę to. Okej, kontynuujemy. Zaraz chcę coś sprawdzić, poczekajcie. Bo ta karta chyba, jeśli chcę ją stworzyć, to potrzebuje 800 skrawków. Zaraz to obadam. Nie, 200. Ale jest dobra karta, okej, spoko. Mamy już 3 nowe karty do naszej talii potworów, a zostały jeszcze 3 beczki. Przyjaciel, daj tu coś fajnego. Ale takiego naprawdę coś fajnego, fest. Mamy 2 karty potwornickie. Mamy Wrana. Oraz jeszcze wojownika kolejnego dzikiego ogonu, już 3. Elfi tancerz ostrzy. I znowu pirat klanu Dimun. Więcej. O. Przed chwilą miałem jednego. Hansleta mam. To są spoko karty. Nie wiem, jak to poznawać jeszcze, która jest pitka, która jest jakaś specjalna. To są chyba wszystkie specjalne w sumie. Ja tą kartę wezmę. Z tego względu, że jak będę robił inne potem talie, to może mi się to przydać. Otworzymy kolejną beczkę. Bo pozostały jeszcze 2. Znowu 2 karty potworów. Mamy wzmocnioną balistę. Elfi najemnik. Mamy golema 3 już z rzędu i 2 utopca. I więcej. Mamy tutaj medyka polowego, młody berserker i jaskółkę.
jaskółki mam już dwie. Medyka mam jednego, co prawda. Weźmiemy tego... Nie no, jaskółkę weźmiemy. I otwieramy ostatnią beczkę. Otwieraj, Mieczysławie. Kolejne dwa potwory. Mamy wojownika klanu Uncreate. Jad, Manticory. Mamy Nekera. I wojownika dzikiego ogonu. Czyli te Nekery już są 4 na moim koncie. Nie, 3. Tak samo jak jeźdźcy dzikiego ogonu. Też chyba są 3. O, mamy Manticore. Weźmiemy Manticore. No dobra, beczki nam się skończyły, szczępki karty nam się skończyły, jesteśmy teraz biedni, ale możemy stworzyć talię. Ja sobie potworzę tą talię i zaraz do was wrócę i zagramy meczyk, albo dwa. Dobra, okej, talia stworzona, mamy maksa 40, tutaj jak widzicie kart. Rozegramy sobie meczyki dwa, myślę. Chyba, że jakiś długi będzie, to wtedy jeden. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś fajnego. Idę bardzo w mróz, tak jest talia ułożona i tak bym... No, co tu się stało? I tak bym chciał to rozegrać. Oby się udało, zaraz się przekonamy, jak znajdziemy tego przeciwnika. O, już znaleziony. No, kim będziesz grał? Mam nadzieję, że nie potworami, tak jak ja. A jednak. Jakieś ostatnie słowa? Dobra, jakie karty mi tutaj rzuci? O, mam tam biesy dwa, widzę. To nie, pójdziemy w mróz. Ja zostawię te karty tak jak są. Zobaczymy. Pewnie on pójdzie w mróz. Mam pogodę jakby co, także... Efekt mrozu zawsze można cofnąć. Ja zaczynam, co? To dobra, no to wyjeżdżamy golemem. No i powiedz, co ty tam kombinujesz? Co ty tam masz za taktykę, Janusz? Też golema, co? To ja biesem pocisnę. Daj Manticore, to ci ją zniszczę przełomem. Podobne karty do moich, widzę. Dam sobie jeźdźców. Tam będzie podwajał, coś mi się tak wydaje. Żeby tego przełomu nie rzucił. Kurde, w pierwszej rundzie rzucić róg to by było raczej taka lipa. No, rzucił przełom jednak. Mogę też rzucić przełom. W sumie zostanie mu tylko dwójka wtedy. No, nie wiem, czy to ma sens. Raczej sensu w tym nie widzę. Ale ja sobie tutaj zrobię dwunastkę z Nekera. Czy z Gula. Mgła, wiedziałem. Ale żadnej mgły mi tutaj nie będzie. Czyste niebo zrobimy. Co, masz jeszcze jedną mgłę, kolego?
Mam nadzieję, że nie. Coś tu będzie poddawał chyba. A jednak zagrał kolejną mgłę. Co za bączek. Wiecie co, ja sobie dodam tutaj też mglaka w tym momencie. I chyba tego rogu jednak użyję. Eredina bym zostawił jednak, słuchajcie. Kurde, mam 12 najwyższą, to mnie trochę boli. Więc tego przełomu tutaj nie zastosuję. Jaskółki, nie wiem, Eredina albo jaskółkę. To mi da 11. Czemu nie? Dobra. I tak gul będzie najwyższą kartą, 12. Co tu zagra kolega? Aha, on tą kartę chce zatrzymać. Czyli co, kończy partię? No właśnie. Teraz pytanie, czy kończy partię? Myślę, że kończy partię. Ale jak ja spasuję, to on Eredina dorzuci i wygra tą partię. Spasujmy to jednak chyba. Niech dorzuci tego Eredina. Chyba, że tam ma jakąś czwóreczkę na karcie. Nie wie co zrobić. Chyba tylko Eredina może dorzucić. I prawdopodobnie to zrobi. Nie, miał jednak gula. Kurczę, no ale dobra, spłukał się. Partia wygrana, znaczy runda wygrana przez przeciwnika. Co, będziesz jeszcze coś dorzucał, Łośku? On tam ma chyba wilka i ten, adrenalinę i zatrzyma jakąś kartę jeszcze, nie. No, trójka mi została, rewelacyjnie. Ma dychę więcej niż ja. Na początek drugiej tury, trochę lipa. Co to się zacięło, coś? Nie. No powiedzmy. Jedź koleś, jedź. Ja ci tu pożogę zaraz rzucę. Mam nadzieję, że Manticore dostałeś i ją rzucisz. Miejmy to za sobą. O, ma Wiedźmina. A ja sobie dorzucę gula. Poczekam z tą pożogą, aż on rzuci Eredina. Los. Damy wiedźmę. Wystraszam się specjalnie dla ciebie. No, zostałem o dwie karty. Rzuci Eredina i jest po nim. Pięknie. Pięknie, pięknie. Minus 20. Co ty tam masz na karcie, ziomuś? Rzucasz czy poddajesz? Poddał. I teraz pytanie. Rzucić Eredina czy rzucić róg?
Co mi tam przyjdzie? To jest ciężkie pytanie. Jak przyjdzie czar, będzie lipa. Rzucam ten róg. Okej, okay, 1-1 i po jednej karcie na ręce. No nie, serio? A zawsze mam padek najgorszych kart, no jednak została piątka. Co ty tam masz, koleś? Ale ja zaczynam. To lekka lipa. Dobra, redina. Plus 8 jaskółka? Nie, wilk. O, spoko, może być. Bo kolejnej tury raczej już nie będzie. No i co? I musi 14 mieć, żeby zremisować chociaż. Wątpię w to. Jest, wygraliśmy. Pięknie. No. Dobrze, ten róg jednak rzuciłem wcześniej. Super. Congratulations. Pierwsza walka wygrana. A może jeszcze sobie cykniemy jedną. 15 złota plus 5 fragmentów. GG, man. Pyknijmy sobie jeszcze jedną partijkę. Może tym razem przyjdą te nowe karty na rękę i zagramy mróz. Byłoby fajnie, chciałbym wam to pokazać. Ale wy pewnie już to widzieliście gdzieś indziej i znacie ten trik. Czy znacie ten trik? Ja mam nadzieję, że to będzie trik. Tak sobie to zaplanowałem, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. To zobaczymy. No niestety idę w biesy, chociaż mam mróz. Dwie jaskółki. To ten mróz mi tutaj nie będzie teraz potrzebny. Biesy. Glag i golem. A tak to wszystko czary. Jaskółkę bym mógł jedną zamienić. No dobra, zagrajmy tak, zobaczymy. Zobaczymy. Nie ma co narzekać, trzeba rozgrywkę zacząć. Myślę, że ponownie od golema zaczniemy. Sorry, wybaczcie. On chyba pójdzie na mgłę. Dam tutaj mglaka również. A ja mu tego wariata usunę. Dokładnie. No co jest? O, moje połączenie się spieprzyło. Jak to? Przecież wszystko dobrze działa. Ciekawa ciekawość. Seriously? Nie wiem, co jest grane. Dobra, nie chcę, żeby odcinek trwał nie wiadomo ile, więc tylko jedną walką sobie to ten odcinek się zakończymy. Było otwieranie beczek. Na pewno będą kolejne odcinki 100%, bo gierka jest miodzio. Bardzo mi się podoba i na pewno do niej będę często wracał i często z niej nagrywał. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, ta walka. Zostawicie łapki w górę, nie zapominajcie o tym. I do kolejnego odcinka, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia wam życzę. Strzała!